Dzień dobry. W kontynuacji serii filmów o wzmacniaczach OTL chciałbym zaprezentować dwa przykłady takowych wzmacniaczy z literatury. Pierwszy z nich to będzie projekt Johanna Van Lira, a drugi Pana Kononowicza z literatury rosyjskiej. Oba projekty korzystają co prawda z głośników wysokoomowych, ale taki głośnik nie jest trudno zrobić. Jeżeli macie jakieś uszkodzone głośniki, na przykład Konsila, można kupić do nich membramy, cewkę nawinąć samodzielnie, a ja o to mówię przy projekcie rosyjskim. Pierwszy z tych artykułów to, tak jak powiedziałem, wzmacniacz Johanna van Lira. Opisuje go on w taki sposób. Oto wysokiej jakości podwójny wzmacniacz o mocy 10 W, który nie jest niezwykle kosztowny. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na obniżenie ceny jest to, że nie wymaga transformatorów wyjściowych. Pasum przenoszenia przy pełnej mocy 10 W spada o 1 dB przy 2 i 40 000 Hz. Maksymalne zniekształcenia wynoszą 0,5%. Przedźwięk i hałas są poniżej 80 dB, a sygnał wejściowy 0,6 V daje moc wyjściową 10 W. Pomysł na ten wzmacniacz autor wziął z prezentacji pana Rodrígueza de Mirandy na dorocznym spotkaniu AES w 1957 roku w Nowym Jorku. Zbudowanie wzmacniacza i uruchomienie go nie jest trudne, a obwód powinien działać dobrze po złożeniu bez konieczności dopasowywania tego czy innego elementu. 12AX7 służy jako wzmacniacz napięcia i odwracacz fazy. Oprócz umożliwienia wzmacniaczowi pracy przy niższych sygnałach wejściowych, umożliwia to uwzględnienie pętli sprzężenia zwrotnego. Prowadzenie sprzężenia zwrotnego w celu poprawy wydajności ma typową wadę, postaki zmniejszonego wzmocnienia. Ponieważ jednak cały wzmacniacz nie posiada transformatorów sprzęgających a nie wyjściowych, przesunięcie fazowe pomiędzy wejściem i wyjściem jest bardzo niskie, z tego powodu dodatnie sprzężenie zwrotne można wykorzystać do odzyskania części utraconej czułości. Jest to bonus uzyskany przez wyeliminowanie transformatora wyjściowego. Gorący koniec wspólnego rezystora katodowego 12X7, czyli R2, łączy się z wyjściem przez rezystor R13 120 kΩ, aby zapewnić ujemne sprzężenie zwrotne. Ten sam wspólny rezystor katodowy do masy zapewnia również pewne dodatnie sprzężenie zwrotne. Dane dotyczące wydajności można zobaczyć w tej tabeli. Przy mocy 10 W odpowiedź częstotliwościowa spadła o 1 dB przy 20 Hz i 40 000 Hz. Aby uzyskać pełną moc wyjściową 10 W, potrzebny jest sygnał wejściowy o napięciu 60 V. Przy dźwięk i szumy oraz brumy mają poziom 80 dB poniżej 10 W. Ważnym pytaniem jest, jakie głośniki trzeba tutaj zastosować. Zastosowano tutaj specjalne głośniki, które mają cewki drgające o impedancji roboczej 800. Omów. Przy tak stałej impedancji w całym paśmie wzmacniacz widzi idealne obciążenie. Brak transformatora wyjściowego eliminuje straty w tym elemencie, dzięki czemu uzyskujemy pełną, teoretyczną moc lamp wyjściowych. Zbudowanie wzmacniacza i uruchomienie go nie jest trudne. Autor uzyskał doskonałe wyniki natychmiast po włączeniu bez regulacji. I tutaj krótko omawia sposób działania obwodu. Stopień wyjściowy przeciwsobny jest połączony szeregowo w stosunku do zasilania prądem stałym. Każda z lamp V2 i V3 działa przy napięciu katoda anoda równym połowie napięcia z zasilacza prądu stałego. Lampy są ustawione równolegle dla prądu przemiennego, więc impenacja obciążenia, na którą pracują, wynosi tylko 1 czwartą wymaganej przez te same lampy w konwencjonalnym obwodzie przeciwsobnym. Wzmacniacz napięciowy. Steruje siatkę odwracacza fazy V1b i lampę wyjściową V3. Odwracacz fazy steruje siatkę V2. Odwracacz fazy jest tak umieszczony, że pomiędzy siatką a katodą V3 i V2 przykładane są równe napięcia przesunięte w fazie o 180 stopni. Napięcie stałe na złączu katody V2 i anody V3 zmienia się w zależności od szybkości sygnału audio, a powstały sygnał audio jest sprzężony pojemnościowo z głośnikiem. Prawidłowa praca pentot w stopniu wyjściowym wymaga, aby siatki ekranujące działały przy bliżeniu przy tym samym potencjale prądu stałego co anody, ale muszą mieć potencjał katody dla prądu przemiennego. Pomiędzy każdą anodą a siatką ekranującą podłączony jest dławik o wartości 60 henrów. Siatka ekranująca V2 zamyka obwód do katody przez C9a i C9b. Siatka ekranująca V3 zamyka obwód do katody przez C8 i C6. I tak kończy się ten artykuł. Dość krótki o przykładzie wzmacniacza z epoki. Nie pamiętam już w którym roku był ten artykuł napisany, ponieważ nie zachowałem całego magazynu, tylko wycinek. Zobaczmy teraz, czy wzmacniacz z ZSRR będzie się bardzo mocno różnił od tego z USA. Zanim nie przejdziemy do. Artykułu chciałbym powiedzieć o tym, że zachowałem schematy w oryginalnej wersji, gdzie nigdzie dodałem polskie wyjaśnienia. Rosjanie też opisując schematy używając i cyrylicy i łacińskiego alfabetu, także niektóre litery mogą się wydawać znajome, a mają odmienne znaczenie. Tytuł tego artykułu w oryginale to Usilit Jeli ciastoty bez wychadnawa transformatora. To znaczy wzmacniacz niskiej częstotliwości bez transformatora wyjściowego. Napisał to pan Kononowicz, kandydat mechanicznych nauk. I w artykule mamy pierwsze wyrażenie RN. To nie jest RH, tylko RN od nagrózki obciążenia. W konwencjonalnym obwodzie przeciwsobnym na rysunku 1A. Obciążenie RN składa się z dwóch części połączonych szeregowo. Jeśli jako obciążenie używasz cewki głośnika o wysokiej impedancji, wówczas musi mieć ona rezystancję RN, wyjście musi znajdować się w punkcie środkowym, a dodatkowo musi być ona odizolowana od masy wzmacniacza. Części obciążenia, każda z rezystancji RN przez 2, można również połączyć równolegle, to jest na rysunku 1B. Oczywiście w tym przypadku wynikowa rezystancja obciążenia będzie wynosić RN przez 4. Wyjście ze środka cewki staje się niepotrzebne. Wadą schematu z rysunku 1b jest konieczność posiadania dwóch oddzielnych źródeł zasilania anodowego. Ponieważ składowe bezpośrednie prądu anodowego płynącego przez obie lampy są równe, źródła zasilania można łączyć. Ponieważ w tym przypadku przez obciążenie przepływają tylko zmienne składowe prądów anodowych lampy, można je włączyć przez kondensator separujący, a jeden z jego zacisków można uziemić. Wzmacniacz według schematu na rysunku 1W, czyli po naszemu 1C, jest sekwencyjną kaskadą przeciwsobną, która ma następujące zalety w porównaniu z konwencjonalną kaskadą przeciwsobną. Uzyskana rezystancja obciążenia jest czterokrotnie mniejsza. Nie jest potrzebne żadne wyjście z punktu środkowego obciążenia. Jeden z końców obciążenia może być uziemiony. Zalety te ułatwiają zastosowanie głośników o wysokiej impedancji jako obciążeń. Wadą szeregowej kaskady push-pull jest konieczność stosowania napięcia zasilania anody o podwojonej wartości, ponieważ lampy są połączone szeregowo dla prądu stałego. Dlatego też aby zrealizować wzmacniacz beztransformatorowy z konwencjonalnym napięciem źródła zasilania, od 250 do 300 V, konieczne jest posiadanie lamp, które przy niskim napięciu anodowym od 100 do 150 V miałyby małą rezystancję i zapewniałyby wystarczającą moc. Z lamp produkowanych przez przemysł radziecki we wzmacniaczach beztransformatorowych można zastosować lampę 6P18P. Autor artykułu podaje, że w najbliższej przyszłości miała być specjalnie produkowana lampa, tworzona do wzmacniaczy beztransformatorowych. Niestety nie wiem, czy Rosjanie wypuścili taką lampę. Szeregowa kaskada kuszpul montowana na tych lampach, przy napięciu zasilania 310V, dostarcza moc około 6-8 w i jest dopasowana do obciążenia, którego rezystancja wynosi około 800 ohmów. Nawijając cewki głośników drutem o średnicy 0,5 mm, można uzyskać rezystancję cewki drgającej około 300-400 ohmów. I tutaj jest odpowiedź na pytanie, skąd wziąć taki głośnik. Do prezentowanych wzmacniaczy. Jest mnóstwo na rynku spalonych głośników, które można kupić, dokupić do nich membramy, załatwić sobie karkas i nawinąć na nim właśnie według tej tabeli, którą teraz tu widzicie, odpowiedni głośnik. tą silu, co prawda, nawijarka cewek była automatyczna, to resztę montowali ludzie. Całe głośniki były montowane przez ludzi. Wiem, bo widziałem na własne oczy. Wróćmy do artykułu. Ponieważ nowoczesne wzmacniacze niskiej częstotliwości z reguły wykorzystują układ kilku głośników, rezystancja cewki głośnika o tej wartości w większości przypadków okazuje się wystarczająca. Ta tabela podaje parametry domowych głośników wysokomowych do wodów beztransformatorowych. Głośniki różnią się od podobnych głośników o niskiej impenacji jedynie danymi uzwojenia cewki drgającej, które w razie potrzeby można wykonać samodzielnie. Nie wiem, czy to cecha bloku wschodniego, że dużo rzeczy samodzielnie się wykonywało, ale takie były wtedy czasy. Cechą kaskady szeregowej push jest to, że jeśli w przypadku konwencjonalnej kaskady push przy braku sygnału napięcia na anodach są równe, a prądy lamp mogą się nieznacznie różnić, to w przypadku szeregowej kaskady push w początkowym punkcie pracy prądy lamp są równe, czyli bez sygnału, a napięcia anod mogą od siebie się różnić. Jeden z najprostszych praktycznych obwodów wzmacniacza beztransformatorowego pokazano na rysunku 2. Przedwzmacniacz wykonany jest na lampie 6N2P i posiada płynną regulację barwy. Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniacza w skrajnych położeniach regulatorów pokazano na rysunku 3. Jak widać na rysunku, wzmacniacz nie zawiera specjalnego stopnia odwracającego fazę. Napięcie wzbudzenia jest podawane tylko na lampę L3, a na lampie L2 napięcie to powstaje w wyniku spadku napięcia na rezystancji L22. Wybrana wartość tej rezystancji, czyli 180 ohmów, Zapewnia symetryczną pracę obu lamp. Wzmacniacz objęty jest ujemnym sprzężeniem zwrotnym o głębokości 19 dB, którego napięcie dostarczane jest z obciążenia wzmacniacza do katodowego stopnia przedostatniego przez rezystancję R18. Niska impedancja wyjściowa wzmacniacza 90 domów dość dobrze tłumi system głośnikowy. Moc wzmacniacza wynosi około 2 W przy współczynniku zniekształceń nieliniowych około 1,5%, co spełnia wymagania stawiane radiodbiornikom najwyższej klasy z tamtego okresu. Czułość wzmacniacza wynosi 230 mV. Średnie ciśnienie akustyczne wytwarzane przez system głośników wynosi ponad 10 barów. Wadą wzmacniacza bez stopnia odwracającego fazę jest asymetryczne napięcie dostarczane do siatek końcowych lamp, ponieważ siatka sterująca lampę L2 otrzymuje napięcie z nieliniowymi zniekształceniami, które powstały na lampie L3. Dzięki temu nie występuje kompensacja parzystych harmonicznych, charakterystyczna dla kaskady przeciwsobnej. Poza tym taki wzmacniacz może pracować tylko w klasie A. We wzmacniaczu zastosowano dwa głośniki niskotonowe to ten GR1 i GR2 w kółku to jest typ 2GD-6, oraz dwa głośniki wysokotonowe GR3 i GR4, zaznaczone teraz kółkiem 1GD-17. Impedancja obciążenia przy 1 kHz wynosi 960 omów. Pewne trudności we wzmacniaczach beztransformatorowych wynikają z zasilania siatki ekranującej górnej lampy jak patrzymy na rysunek. Aby uzyskać pracę pentodową, należy zewrzeć siatkę kranującą do katody dla prądu przemiennego. Tutaj jest to przez kondensator C13. Jednak w tym przypadku rezystancja okazuje się być podłączona równolegle z obciążeniem dla prądu przemiennego i część mocy wyjściowej jest na niej bezużytecznie rozpraszana. Zwiększenie rezystancji R23 powoduje zmniejszenie napięcia stałego na siatce kranującej co skutkuje zmniejszeniem mocy dostarczanej przez lampy. Wartość kompromisowa to około 6.8 kOhm, co z jednej strony zapewnia dość wysokie napięcie stałe na siatce ekranującej, a z drugiej strony nie powoduje zauważalnych strat mocy. Zamiast rezystancji R23 można zastosować dławik niskiej częstotliwości. Który ma dużą rezystancję dla prądu przemiennego i małą rezystancję dla prądu stałego. Zwiększa to jednak złożoność wzmacniacza i nie zawsze jest zalecane. Tutaj przypomnę artykuł amerykański, w coś to się zastosowano. Na rysunku czwartym przedstawiono schemat doskonałego wzmacniacza niskiej częstotliwości, przeznaczonego do odbiorników radiowych i radioli wysokiej klasy. Wzmacniacz wykonany jest w układzie dwukanałowym. Stopień przedwzmacniacza na lampie L1 jest wspólny dla obu kanałów. Separacja kanałów po stopniu przez odbywa się za pomocą obwodu C5, R8, C6, R9 w kanale wysokiej częstotliwości i R28, C21, R29 i C22 w kanale niskiej częstotliwości. To po prostu zwyczajna zwrotnica. Wprowadzenie baz refleksu umożliwiło znaczne zwiększenie mocy wyjściowej wzmacniacza przy niewielkich zniekształceniach nieliniowych. Stopnie odwracacza fazy są wykonane zgodnie z obwodem podziału obciążenia, czyli tej zwrotnicy. Należy zauważyć, że napięcia wzbudzenia dla lamp L4 i L6 nie można usunąć z całego obciążenia anodowego odwracacza fazy, ponieważ wtedy zostanie ono przyłożone nie między siatką sterującą katodą, ale między siatką sterującą a anodą lampy końcowej. W tym wzmacniaczu napięcie to jest usuwane z rezystancji R18 i R35 podłączonych między anodami odwracaczy fazy, a siatkami ekranujących lamp L4 i L6. Moc wyjściowa obu wzmacniaczy wynosi 6W, natomiast współczynnik zniekształceń nieliniowych w kanale niskiej częstotliwości nie przekracza 1%, a w kanale wysokiej częstotliwości 2%. Czułość wzmacniacza wynosi 0,2V. Wyższy poziom zniekształceń nieliniowych w kanale wysokich częstotliwości tłumaczy się słabszym sprzężeniem zwrotnym, wynoszącym 21 dB. Natomiast w kanale niskich częstotliwości mamy sprzężenie 28 dB. Impedancje wyjściowe wzmacniacza wynoszą dla kanału wysokich częstotliwości 80 ohmów, a dla kanałów niskich częstotliwości 20 ohmów. Charakterystykę częstotliwościową wzmacniacza pokazano na rysunku 5. Jako obciążenie wzmacniacza kanału niskiej częstotliwości zastosowano dwa głośniki typu 5GD16, a w kanale wysokiej częstotliwości trzy głośniki WGD2. Obwód najbardziej zaawansowanego wzmacniacza beztransformatorowego pokazano na rysunku szóstym. Na schemacie nie pokazano wzmacniacza, który można wykonać w oparciu o dowolny obwód dostarczający akustycznie częstotliwości i małe zniekształcenia liniowe. Do wzmacniacza zastosowano kombinowane sprzężenie zwrotne. Istnieją owody dodatniego sprzężenia zwrotnego obejmujące stopień przedkońcowy oraz ujemne sprzężenie zwrotne obejmujące stopień przedkońcowy i końcowy. To połączone sprzężenie zwrotne umożliwia znaczną redukcję zniekształceń nieliniowych we wzmacniaczu. Dodatnie sprzężenie zwrotne we wzmacniaczu odbywa się przez dostarczenie części napięcia z obwodu katodowego L1B do obwodu katodowego L1A przez rezystancję R7. Napięcie ujemnego sprzężenia zwrotnego jest dostarczane z wyjścia wzmacniacza do obwodu katodowego L1A przez rezystancję R11. Pomiędzy anodą odwracacza fazy a siatką sterującą lampy stopnia wyjściowego L2 wykonane jest bezpośrednie sprzężenie. Wielkość ujemnej polaryzacji siatki sterującej tej lampy jest określana przez różnicę napięcia między napięciem na katodzie a napięciem pobieranym do siatki sterującej z dzielnika R8R13. Jak widać z wykresu pokazanego na rysunku 7, charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza jest liniowa od 20 Hz do częstotliwości powyżej 100 kHz, co jest typowe dla wzmacniaczy beztransformatorowych. Przy mocy wyjściowej 7 W można zwrócić uwagę na rysunek 8, zniekształcenia nieliniowe nie przekraczają 0,5%. Wszystko to zapewnia reprodukcję dla całego zakresu częstotliwości audio praktycznie bez zniekształceń. Podsumowując, należy stwierdzić, że wzmacniacze beztransformatorowe w zbudowaniu w oparciu o szeregowy obwód przeciwsobny mogą, podobnie jak konwencjonalne transformatorowe wzmacniacze przeciwsobne, pracować nie tylko w klasie A, ale także w klasach AB i B. I tak na przykład do pracy w trybie zbliżonym do klasy B na schemacie 6 należy wyeliminować R12 i C12 i odłączyć R12 od masy, Zastosować przez niego ujemne napięcie polaryzacji około 15V z zewnętrznego źródła do siatki sterującej L3. W tym przypadku zostanie osiągnięte dodatkowe wzmocnienie i moc o około 10-20%. Wzmacniacze beztransformatorowe są bardzo obiecujące dla obwodu wyjściowego odbiornika radiowego, a także dla różnych wysokiej jakości urządzeń wzmacniających dźwięk. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie w sprzedaży pojawią się krajowe odbiorniki radiowe pierwszej i najwyższej klasy z torem niskoczęstotliwościowym zbudowane w oparciu o obwód beztransformatorowy. Szczególnie obiecujące są obwody beztransformatorowe dla radioamatorów, odciążające ich od pracochłonnych obliczeń i prac wytworzeniowych transformatorów wyjściowych. I jeszcze taka krótka nota w tym artykule była. W ostatnich latach, zarówno w ZSRR, pamiętajcie, że to przed rokiem 1960 było, jak i za granicą, prowadzono intensywne prace nad stworzeniem sprzętu, w tym wzmacniaczy niskiej częstotliwości, który zapewni wzmocnienie i reprodukcję dźwięku przy bardzo małych zniekształceniach. We wstępnych stopniach wzmacniaczy niskiej częstotliwości zniekształcenia niskich częstotliwości są niewielkie ze względu na niski poziom sygnału. A zniekształcenia częstotliwości można znacznie zmniejszyć przez właściwy dobór elementów wzmacniacza. Największe zniekształcenia występują w stopniu wyjściowym wzmacniacza, a główną przyczyną zniekształceń w większości przypadków jest transformator wyjściowy. Transformator wyjściowy ogranicza zakres częstotliwości odtwarzanych przez wzmacniacz, zarówno dla częstotliwości najniższych, jak i najwyższych. Do odpowiedzi częstotliwościowej w zakresie niskich częstotliwości Wymagany jest znaczny wzrost indukcyjności uzwojenia pierwotnego transformatora, ale zwiększa się indukcyjność rozproszenia, ograniczając charakterystykę częstotliwościową w obszarze wyższych częstotliwości. Zależność wielkości przewodności magnetycznej materiału rdzenia transformatora od wielkości prądu płynącego przez uzwojenie prowadzi do nieliniowych zniekształceń odtwarzanego sygnału. I to jest koniec rosyjskiego artykułu. Jak widzicie, podano też przepis na wykonanie głośników do takiego zestawu. W następnym odcinku przedstawię wam wzmacniacz, też bez transformatora wyjściowego. Jest to wzmacniacz, który został opublikowany w Vacuum Tube Wale, jest on bardzo odmienny od przedstawionych tutaj propozycji. Będzie to konstrukcja pana Alana Imela i powiem, że on tak trochę przypomina cyrklotron. Z obciążeniem w wodzie katotowym posiada też dwa pływające zasilacze, co czyni go także drogą konstrukcją. Zresztą wszystkie otl które współcześnie są produkowane, nie należą do tanich. Tak więc do następnego razu.